Jarek, a co ty używasz na te trocie nasze? Zacznę od tego i tak powoli będę przerabiał różne przynęty, które mam. Proszę, takie strzeliste, na pewno w ruch pójdą Savage Giry. 28 gram, to się bardzo ładnie ładuje, daleko leci. Czyli takie małe pilkety. Na razie ich nie straszę. Na broń ostateczną przyjdzie jeszcze pora. To na którą tak. Cztery trocie poszły? Tak. Na tą cztery trocie? No, nie, ale ona no. Wie, 22 gramy wyrzutu to niedaleko leci. Nie, niedaleko nie leci. Nie? No. No. Słuchaj, przed chwilą miałeś jakieś branie, czy to był zaszep, powiedz? O. Raczej branie. Aha. Na tą blaszkę, co łowiłem ostatnio. Bo kotwiczka nawet nie jest nic ruszona, a wyciągnę je z całości, czyli uważam, że to było branie. Ale co, odchodziło na bok? Odchodziło na bok, ładnie pracowała ryba. No, a Andrzej, mówisz o tym, że grzechotka tak jest? Tak, dzwoni. Aha. No, dzwoni. No. I to jest dobre? To bardzo dobre, to jest na początku lepiej zacząć tą, jak najdalej. Ona ma większy kramów, nie? A potem zmienić na... Coś lżejszego. Poplary bezsterowe. Dolne pomarańczowy najlepsze, nie? No można próbować, nie? Wektorowe, no i 5 razy zwijać i 2 razy po chwilę poczekać, nie? I znowu 5 razy, nie? I tak dalej. Chwilę poczekać, znowu wjechać, nie? Jarek, ty używasz jeszcze przypony fluorokarbonowe. Myślisz, że to dużo daje? Nie, tak się nauczyłem. Wiem, że przy kamieniach właśnie on się nie przetrze, jak przetrze się plecionka. No i ta druga kwestia, że on jest niewidoczny w wodzie. Przy innych metodach, na przykład przy dropshocie, no to stosuje tylko fluorokarbon. Rzeczywiście, jak ktoś tam to opisywał, to akurat przy połowie okoni, pewnie nie wody morskie, w momencie, kiedy stosował fluorokarbon, po prostu większe okonie mu brały. Jego kolega podobnie łowił, ale zrobił zestaw ten dropshotowy z żyłki i tam tych brań było tyle samo, tylko że się łowiły jakby mniejsze sztuki. Więc w pewnych warunkach myślę, że fluorokarbon dużo może dać. Czyli można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że ryba po prostu, nawet ta większa, bardziej doświadczona, podchodzi, bo nie widzi tej naszej żyłki, tak? Nie widzi plecionki. Tak bym obstawiał. Sprawdziłbym jeszcze to na balonach, bo w zeszłym roku, jak próbowaliśmy na łódce, to widziałeś, że mnóstwo balonów odprowadzało przynęta z rzuconej łódki. Mhm. Można było spróbować właśnie z przyponem fluorokarbonowym i zobaczyć, czy w tym momencie one będą bardziej śmiałe. Rzeczywiście też będą bardziej obserwować i odprowadzać też tą przynętę. Warto było to próbować. Prosty patent, nic nie kosztuje. No tak. Dobra, a rozewie to jest też dobre łowisko na balony? Tak. Nigdy nie byłem tutaj, także kolega... Że... Ja byłem. Tak? Co efekty? Rok temu po zawodach ogólnopolskich, po ogólnopolskiej balonadzie łowiłem tutaj ponad 100 sztuk. O, czyli te kamienie jest. Też ją przyciągają. Jest bardzo fajnie. Jest. No. No tak się utarło chyba, że jeszcze miał góra, nie? Tam Józek często Józek stoi. Często tam połaga, no. Cała dwójka to służy po to, żeby po prostu daleko leciała mucha chyba, o to też, chodzi? Czy... tak, obecnie pływająca, bo jest jeszcze chyba wersja wolno tonąca i tonąca. To jest 30 akurat, mam jeszcze jakieś tam 20. Myślę, że inne ryby też można by było na to połowić, popróbować. Też by się skusiły.
Jarek, powiedz nam, jakie zadanie ma ta bojka? Żeby daleko to leciało, czy to musi jakoś wypornościowe być? O co w tym chodzi? Ta jest pływająca, więc się utrzyma gdzieś tam na powierzchni, ale też przy 30 gramach ona bardzo ładnie leci, myślę, że nie bliżej niż blachy na porównywalnej gramaturze, nie? Mhm. Zobaczymy zaraz. Czyli jak do tego dołączysz muchę, to takie w zasadzie z tego spinningu robi się takie powoli wędrówka muchowe. Tak, wiesz co, nawet myślę, że niektóre przynęty muchowe można by było używać w spinningu, na przykład nimfy, na jakiś biały ryb załóżmy, też próbuję to przepraktykować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo generalnie też myślę o tym, żeby łowić białoryb na spinning, to jest dosyć ostatnio modny temat. Przy delikatnej wędce, delikatnych przynętach, mikrodzigach, można fajnie sobie połowić zdręgi, leszcze, płocie. Nawet lino, ostatnio był artykuł na temat linów łowionych na spinning. Może nie jest to ryba łatwa do złowienia na spinning, ale da się radę to zrobić. Dobra. Pokaż te właśnie, pokaż jeszcze. Oczy. Taka mucha zamawiana od kogoś. Ta jest pomarańczowa, tam jeszcze mam różową i taką jeszcze bardziej. Ale to są kupne muchy, tak? To ktoś robił, tak. Już nie pamiętam, kto na przewodniku wędkarskim właśnie zamawiałem u niego. Jaki koszt? Oj, nie pamiętam, bo to było ze 3 lata temu chyba kupowane. Słuchaj, a czemu taki długi przypon musi być pomiędzy tą muchą a tym spidoliną? Jeszcze raz, że fluorokarbon, przynajmniej tak producenci twierdzą, jest niewidoczny w wodzie. A dwa, że też plecionka się pewnie nie będzie przecierała jakieś kamienie. Tak jest to zawiązane, żeby trochę pracowało. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To może być skuteczna przynęta wiosną. Wczesną i teraz. Może rybka nie mieć ochoty na coś większego. I skusi się na coś takiego. Jak to spidolino? Leci daleko, zobaczymy przy wyższych temperaturach, jak będzie woda. To ma chyba ze 3 stopnie, no niecałe 3. Tutaj pójdzie do góry, zobaczymy, czy na wczesną wiosnę. Oj, czy na wczesną wiosnę to będzie dobry patent. No, tak się zastanawiam, wiesz, czy ta drabinka to jest dobry patent, żeby to mieć, bo widzę, że tak jest. Jest połamane trochę. Zgadza, nie? Się, zgadza się. No właśnie też widzę, że jest to dosyć takie. No. Słuchaj, bo trzeba mucha... innego wymyśleć. Ile mucha może ważyć? 1 gram? No nawet nie chyba, tak. Może tak, w okolicach grama. Czyli jednak, wiesz, ten fluorokarbon powinien być gładziutki, nie? No. Bez zagięć. Ale jak tak jest, to niech to zostanie. Następnym razem coś innego wykombinuję.